że tutaj I'm gonna build my bank. Na tym ryżysku zbuduję swój bank. Już prawie 15 lat temu początkujący wówczas zespół Golec Orkiestra został zauważony przez Stany Zjednoczone Ameryki. Sprawa jest więc oczywista, że jubileusz tegoż zespołu nie mógł obejść się bez echa za oceanem. My bardzo lubimy tutaj grać, bardzo lubimy tu koncertować. No jest to tak naprawdę 11 nasze turnę tutaj za wielką wodę, jak to się w Polsce mówi. No i wydaje mi się, że bardzo udane przynajmniej te koncerty, które do tej pory się odbyły, no to zaliczamy do naprawdę udanych. Dlaczego Paweł w Stanach Zjednoczonych? Z potrzeby serca i ducha. Przede wszystkim ludzie, którzy tu mieszkają, Polacy, też chcą, prawda, świętować z nami ten wielki jubileusz, dlatego tu jesteśmy po prostu. To jest muzyka, która jest popularna na całym świecie. Mieliśmy nie tak dawno koncerty Essen w Niemczech. Zaraz stąd lecimy do Londynu. Graliśmy w Czechach, w Republice Czeskiej, na Słowacji. Także w różnych zakątkach świata. Myślę, że poświętujemy, a nas to cieszy, nas to bawi. Tym się bardzo, ja to mówię, ekscytujemy na scenie. To nam daje wielką frajdę. I uskrzydlaj. Golec Orkiestra swoje 15-lecie uczcił między innymi w Chicago, Nowym Jorku, Trenton czy Detroit. W Chicago w Copernicus Center odbył się koncert, który pokazał jakby całe spektrum twórczości tego zespołu. Za każdym razem te koncerty są inne. Tak naprawdę jest to 11 nasza trasa tutaj do Stanów, to już powiedziałem. Ale widzimy, że Polonia w Stanach Zjednoczonych się zmienia. Widzimy, że się zmienia. Sporo, przynajmniej w moim odczuciu jest chyba tak, że sporo Polaków ze Stanów Zjednoczonych wróciło do Europy. Nie wiem, czy tak jest, ale tak jakoś mi się wydaje, przynajmniej po tych najbliższych naszych kolegach, bo widzę, że oni tak raz tutaj, raz tam. Ale tak naprawdę no mamy tu sporo kolegów, sporo znajomych z podstawówki, z liceum, ze studiów z Katowic. Tutaj Andrzej Bakłaniec, klarnecista, z którym mieszkaliśmy całe liceum w jednym pokoju. No takie no, są sympatie niesamowite. Także za każdym razem przyjeżdżając tutaj, no czujemy się jak u siebie, autentycznie. Ale idziemy, odwiedzamy się, no świętujemy, biesiadujemy, bo Polak no, jak usiądzie do stołu, to wiadomo, że no prędko nie chce wstać. Podczas koncertu w Chicago prezentem dla zespołu Golec Orkiestra okazał się gościnny występ słynnego i znakomitego jazzmena Michała Urbaniaka. Jeżeli jest rytm, to ja jestem. Drugie, kiedy Golce właściwie zaczynali, to było 15 lat temu i może pół roku, rok, to ja ich poznałem, graliśmy w Bielsku Białej na Zaduszkach. Ja ich zaprosiłem na Sylwestra, który odbył się na Milenium, czyli 2000. No i stąd my zaczęliśmy współpracować i się znać. Nagraliśmy jeden utwór tam na mojej płycie, właśnie Milenium, gdzie i Mika, i Urszula Dudziak występowała, moja była żona. No i tak to jest, jesteśmy gdzieś w kontakcie. 5 lat temu spotkaliśmy się w Sopocie, też graliśmy razem. No i tutaj jesteśmy w Chicago i raptem dowiadujemy się, że są Golce. W ogóle nie myślałem o żadnym graniu, w ogóle jesteśmy prywatnie. I ktoś tam zadzwonił, tutaj telefony się powymieniały, mówi, jesteś, że mamy 15-lecie, nie możecie nie być. Ja mówię, proszę bardzo, jestem.
jestem wielkim fanem Golców, dlatego że to są muzycy, którzy potrafią grać wszystko. Zrobili wspaniały projekt dla wielu ludzi. Jest to projekt bardzo popularny, bardzo dobry, z wielkim gustem. I jest to projekt komercjalny, który naprawdę ma znamiona kultury, co się rzadko zdarza. A oni pewnie są jazzmeni, którzy sobie robią taki projekt. To jest cudowne. Fundacja Braci Golec, liczne koncerty, utwory takie jak Pędzą konie, Ściernisko, Lornetka czy Do milówki wróć. To tylko namiastka 15-letniego dorobku zespołu Golec w orkiestra. Podczas tych lat bracia przyznają się również do kilku wpadek. Pamiętam, kiedyś u nas grał taki chłopak, Maciej Rosenberg, grał na tych gajdach, dudach i kiedyś chłopacy przywiązali mu ten instrument do choinki. Graliśmy kolędy i on chciał, prawda, to do było w domu tańca i muzyki w Zabrzu. On dokładnie chciał te gajdy brać i ta choinka na niego leciała, prawda, z tymi światełkami. No mieliśmy bardzo duży ubaw, on był przerażony, no ale oczywiście to dzisiaj... Ludzie też mieli ubaw, no bo w pewnym momencie choinka się wali na koncercie, nie? On kiedyś grał na takiej syrenie strażackiej, jak mają, prawda, strażacy. I pamiętam zawsze po tej syrenie brał jakąś pierwszą panią z brzegu do tańca. Zapraszał na scenę i tańczył taką szybką polkę. W pewnym momencie chłopacy też wymyślili, że mu nasmarowali taką czarną, prawda, pastą do butów, tą rączkę, nie? Tą rączkę. I on, kurczę, jedzie, a panią taką, prawda, wziął w białej bluzce. No i ta łapa z tyłu, prawda, odciśnięta. No wszyscy mieli ubaw. Oczywiście nie wiedziało, o co chodzi. Takich mnóstwo jest rzeczy. Ja myślę, że kiedyś napiszemy książkę na ten temat. Z pewnością wielu fanów czeka już wydania owej książki, a tymczasem ekipa programu Oblicze Ameryki życzy zespołowi Golec w orkiestra kolejnych wspaniałych lat pełnych muzycznych sukcesów.